Witam serdecznie moich widzów, Mani na rowerze, przy kawce i czeka mnie ciekawa rozkminka. Planuję, nie wiem czy jednodniowe, czy kilkudniowe naprawę mojego złomka. Mam naprawę. No prawda jest taka, że zajechałem ten napęd na amen, także muszę wymienić łańcuch i kasetę. A w związku z tym, po ostatnich doświadczeniach po Mazurach, mazurskich doświadczeniach, gdzie miałem dwa różne koła, gdzie z przodu był wokoło na wentyl Presta, ten francuski, czyli taki z tym dzyndzelkiem, a z tyłu było koło z dętką Schroedera, czyli taką samochodową. Więc po pierwszej mojej gumę, no trochę spanikowałem, bo miałem tylko po jednej dętce, no i skończyła się jedna dętka, żadnego kleju i nic takiego nie zabrałem. Komut prowadził mnie niemiłosiernie z szlakami turystycznymi, także widziałem wszelkiego rodzaju nawierzchnie, ale było świetnie, jeżeli chodzi o podsumowanie takie teraz już Mazur. No i stwierdziłem, że potrzebne jest to, żeby koła przy rowerze miały taki sam wentyl, to chyba logiczne. Więc z przodu poszło koło z piastą Xteka, tu też mam koło z piastą Xteka. No i będę to próbował zainstalować. Obręcz to jest Navik, nie wiem, to chyba jest 36 szprych, no ale to jest dużo szprych, czyli mocne koło. A złomek to jest rower, który ma być szykowany na wyprawy. Ogólnie szykuje mi się jedna wyprawa, wezmę to od was. Szykuje mi jedna wyprawa, no i teraz będę musiał, i naprawa też oczywiście. No i teraz chcę zobaczyć, czy tutaj ten bębenek przyjmie kasetę siedmiorzędową, bo w złomku jest 7 rzędów. Nie modernizowałem jeszcze złomka, no a jestem zmuszony teraz na wymianę tylniego koła z tego względu, że jak przestaję pedałować, to czuję, że tam już tak w pedałach już chodzi, że tam prawdopodobnie bębenek jest już suchy, zardzewiały i koszmar. Także tam trzeba coś zrobić. No i jeszcze inna rzecz, która mi się działa w tamtym kole, to jest już mówię szybko, żeby nie zapomniał. Teraz tak kombinuję, to pewno chcę skłamać. Tam się rozkręcały nie suporty, tylko konusy. Rozkręcało się to koło i trzeba było bardzo uważnie jeździć i sprawdzać, czy nie ma luzów na jankach, na łożyskach. To koło jest nowocześniejsze i ze zamkniętym całym systemem, także liczę na to, że będzie mocniejsze i będzie się lepiej sprawowało na złomku. Także czeka mnie to. Co jeszcze? Teraz tak patrzę na złomka, złomek tam stoi już na haku. Jeszcze bym chciał zajrzeć do suportu, bo jak dostaję napięć support, to słychać, jak tam kuleczki już chodzą. Wydaje mi się, że tam wystarczy go nasmarować. Jeżeli nie, no to będziemy coś kombinować z nowym supportem. Tam jest support na kwadra, także tam żadnej filozofii nie ma, żadnego specjalnego ustrojstwa nie ma. Złomek jeszcze czeka tego czasu, kiedy zamienimy na lepszy napęd tam wszystko. Na razie tam jest zwykły Altus z lat 90., a może z 2000 roku. Także tam nie ma żadnego wow. Hamulce to są cantilevery. Też będę miał tam dobre hamulce, jakieś klasy Dore. Także tam jeszcze czeka to. Nie zmieniam niczego, ponieważ to jeszcze chodzi. Klocki do tego systemu jeszcze posiadam. Także jak się wszystko pokończy, to dopiero wtedy nastąpi jakaś głębsza wymiana. Ponieważ stwierdziłem, że nie będę modernizował roweru, który po prostu jeszcze działa, ma części, także jak się skończą moje zapasy domowe, to wtedy nastąpi
modernizacja na, nie wiem, tu się jeszcze zastanowię, czy będzie to 3 na 10, czy 3 na 9, jeszcze nie wiem, co za przerzutki tam wejdą. Mam SREMA na 9, także mógłbym zrobić to na 9, ale prawdopodobnie zostaniemy tutaj w systemie jakimś takim tańszym, uniwersalniejszym. A co do tego, jakie kasety, no to kaseta, jaka tutaj wejdzie, no to oczywiście tak trochę z historii szosowych, to wejdzie tu 11-28. Mieszkam w Holandii, także wiecie, nie jest mi potrzebny żadna kaseta, która będzie tutaj na podjazdy, także 28 tu śmiało wchodzi. No i łańcuch od KNC, taka zwykła ósemeczka, pasuje w specyfikacji marze, można ją na siódemkę wsadzić, także to jest na ósemkę w sumie, ale 6, 7, 8 to są kompatybilne rzeczy, także mogą tam być jakieś zgrzyty, ale raczej powinny pasować, także tu nie ma problemu, dopiero historia taka dziwna się zaczyna, 9 i 10 i tamte wyżej, one już są tak mało kompatybilne. Dobra, zabieram się do pracy. No wybaczcie, nie będę wam pokazał, jak to robię, no kasetę to chyba każdy wie, jak zmienić. Pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało. No jeżeli nastąpią jakieś problemy, także o nich opowiem i żebyście też nie popełniali różnych takich błędów, może nie błędów, żebyście wiedzieli, że no na przykład że ten bębenek, który jest do 10, czyli do 10-rzędowej kasety, nie będzie pasował na siódemkę. Tego nie wiem, będę to próbował zrobić. Prawdopodobnie podkładeczki pójdą i powinno pasować. Liczę na to. Bo ta piasta jest, no, jest dużo mocniejsza od tego, co posiadam teraz. Dobra, zabieram się do roboty. No i słuchajcie, teoretycznie, tak po takim przymierzeniu, to nie pasuje. Teraz by trzeba było z tej strony od piasty wsadzić kilka przekładek. Takich przekładek nie ma w zestawach, także będę musiał to wziąć z innych starych kaset. I tu kilka przekładek, tak żeby to pasowało. A potem zobaczyć, czy będzie to się kręciło na rowerze. Zobaczcie, co odkryłem. Tu mam stary suport klikający holoteka i odkryłem, że te pierścienie to jest ta sama średnica. Jest lekki luz, ale to przy tym w tą stronę nie będzie przeszkadzać. Założę jedną podkładkę, tutaj mam starą kasetę, dziesiątkę też zajechaną. Tam jest jedna oryginalna podkładka, która pasowałaby, ale będzie pewno za mało i pójdzie jedna podkładka od Holoteka i powinno już być dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Podkładkę od tego X-Tek, od tamtej kasety, od tej dziesiątki. Tutaj wsadziłem ostatnią siódemeczkę. No i z braku laku mogłoby być, ale wiem, co się dzieje, jeżeli kasety mają jakieś tam niewielkie luzy, gdy się te zęby wybijają. Także użyję jak najcięższej podkładki z Holoteka i już wtedy powinno być ta odległość tutaj większa i już powinno być lepiej to dociągnięte. Także skończyłem tak pierwszą część pracy. No muszę jednak przerwać, ponieważ deszcz zaczął padać, także suportem zajmę się jutro, no ale tak wygląda. Wymieniłem koło, mamy nowy łańcuch, nową kasetę i teraz nową oponę też założyłem, także od przodu też mam dwie nowe opony i tak burczy na razie. Mamy teraz XT, także dźwięk dla kolarzy jest miłosierny. Jak już mówiłem, to jest zwykła przywódka autusa, także nie ma cudów. No i jutro się zajmę suportem. Muszę tam zajrzeć, bo czasami no działa w tym, nie trzeba psuć.
No ale zajrzę tam do niego do środka, żeby sprawdzić, jak wygląda łożyska. Także mógłbym dzisiaj, to chwila w sumie zejdzie. Mamy 7:15. Dobra, jeszcze robimy dzisiaj to. Jeszcze się dzisiaj zajmę supportem. Też tak w sumie niemocno pada. No i wytargałem dziada. Support wykręcony. Teraz uszczelki wyciągnięte wszystkie. Teraz muszę tutaj wcisnąć jak najwięcej smaru. No bym to rozebrał, ale i madło bym musiał mieć i trochę by to zaszło, żeby tutaj te wszystkie wianki. No ale widzę, że luzów nie ma, tylko po prostu nasmaruję na waleta wotu, także następny rok będzie działać. W mufie też nie ma za dużo rdzy, chociaż rama stalowa. No i muszę się spieszyć, bo pada. No niestety. Niestety pada, także nie jest fajnie. A to mówię, że jest fajnie. O, i trochę mi czapa spada. Dobra, ruszam się. Bez głupiego gadania trzeba to skończyć. No. Pokażę wam. Siedzę w garażu, bo na dworze zaczyna padać. Co chwilę przylatują takie tam opady. Także poszedłem do garażu, ale już mam skończone. Support skręcony, wszystko poskręcone. Teraz by trzeba było zrobić kilka jazd próbnych, takich mocniejszych, żeby zobaczyć, czy to wszystko działa, żeby czasami się nic nie rozkręciło podczas jazdy. Bo taka wycieczka to już jest wtedy popsuta, bo się nie da rady niektórych rzeczy naprawić, jeżeli chodzi o support i kasetę na zewnątrz podczas takiego wypadu, bo no niestety tam trzeba mieć jakieś specjalistyczne klucze albo je po prostu zabrać, ale to już będąc na rowerze to już jest dodatkowe obciążenie. Dobra, a ostatni taki chyba zmiana, jeżeli chodzi o złomka 3x7, także zobaczymy później, jak ten napęd ten siądzie, to już coś innego będę kombinował. Dobra, ja będę się z wami żegnał tym krótkim, takim warsztatowym, naprawczym filmem. Nie bardzo pokazywałem wam, jak to wszystko robiłem. No ale wiecie, o co więcej chodzi, także chyba dacie radę. Do dzisiejszej zabawy używałem takie skrzyneczki z narzędziami z jednego z ulubionych naszych marketów. No i nie było żadnych specjalistycznych narzędzi się używanych. No oprócz, no to chyba znacie, to jest standard, mój bacik od Parktula i taki tam, no to nie ten klucz, no i klucz do ściągania kaset z prowadzeniem, także coś takiego używam. Dlaczego Parktula? No jedno narzędzie mam Parktula, ponieważ baciki z tych walizeczek marketowych no nie dają rady, nie? Także trzeba kupić coś mocniejszego, coś lepszego. Odkręcić można takim bacikiem kilka kaset, no ale za którymś tam odmówi posłuszeństwa, a to już też nie jest miła zabawa, jeżeli nie możesz czegoś naprawić. Dobra, ja się z wami żegnam i widzimy się na kolejnych odcinkach, kolejnych filmach. Zobaczymy, co się z nowego przydarzy. Na razie pogoda w Holandii jest nieciekawa i nie ma żadnych pomysłów. Pomysły na wycieczki są, ale nie ma zbytnio chęci kręcić jakichś filmów, jeżeli tu wszystko zamaka i do domu się już przychodzi taki mokry. Dobra, znowu przeciągam. Trzymajcie się, jak nie będzie padać, tak na rowery, nie? O, tu już pada. Na rachunek.